It's true. I only half believe what you said. Cześć, jestem Maciek Makuła. Jesteśmy gotowi, tak mi się wydaje. Roll 20 jest. Czy tam właśnie potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, jestem absolutnie. Zobacz, tylko że mam wodę gdzieś pod ręką i tyle. Można pić u ciebie na streamie, nie? Tak. No, możesz pić alkohol jak chcesz. Mi to nie robi. Zupełnie i płynnie. Nie, nie, nie. Robi, nie? Mam nadzieję, że mam wodę. Kurczę, czy nie wypiłem wszystkiego. No. Dobra. To jeszcze chwileczkę, wąż szuka wody. Czy już znalazł? Nie mam wody. Kurde, sorry. A, nieważne. To skocz na szybko jeszcze, zanim włączyli. Ale ten, wiesz co, nie wiem, czy tutaj mam w ogóle. Kurde, nie wiem, czy nie wbijam właśnie ostatniej butelki. Więc zgniotę butelkę, dobra? Sorry, to wiem, że to mam odruch niestety ekologiczny, ten Pawłowo. Mam nadzieję, że to nie było zbyt straszne. Już skończyłem. Dobra, to pokażmy ludziom tą piękną scenę, którą przygotował Filip. Ej, macie ten? Segregację w Stanach? Odpadów? Segregację odpadów? Tak, mamy. To jest jedyna segregacja, jaka im została. O mój Boże. Dobry początek. Powiedz Wąziowi, żeby otworzył donate na lepszy mikrofon do Discorda. Powiedziałem. A ten jest słaby? Czekaj, znowu ten. Bo to jest ten bazowy mikrofon. Kurde. I mówisz, że źle tak. Działa. Kurde, niedobrze. Okej, okay, dobra, to witam was wszystkich. Ja jestem Diabeł, będę prowadził tę imprezę dzisiaj. Będziemy grali w sesję RPG w system Star Trek Adventurers. Adventures, przepraszam, nie Adventurers. W którym moi gracze wcielą się w członków załogi statku Federacji... jak to była Federacja Gwiezdna? No, nie ma innej. Federacji Planet. Nie, Federacji Planet po prostu było, tak? Whatever, no. Tak, więc każdy takie coś to. Na czym polega RPG? Mam nadzieję, że wiecie. Jak nie wiecie, to. Się dowiecie. Się dowiecie, dokładnie. Natomiast dzisiejsze spotkanie jest tak naprawdę czymś, co się nazywa sesją zero. I na tym spotkaniu będziemy tworzyć postacie, będę tłumaczył mechanikę gry graczom i będziemy tworzyć zależności między postaciami, tak naprawdę. Miał być dzisiaj z nami jeszcze Borg, ale niestety został zasymilowany przez jakąś chorobę. I. Jest tylko w formie graficznej Borga i go nie będzie. Wąziu leci na dwa mikrofony. Tak, więc na tym to, tak to będzie wyglądało. Generalnie gra polega na tym, że ja będę opowiadał scenę, a gracze będą na to reagować. I no. Więc Wązia chyba tutaj wszyscy znają, więc chyba nie żadnego przedstawiać, ale Wąziu, powiedz w tym przypadku, jakie jest twoje doświadczenie z papierowymi, tradycyjnymi RPGami? Grałem w gimnazjum. Nie, w sensie dawno, dawno nie grałem, tak? Potem weszły ten. Zawsze były kwestie towarzyskie, tak? A ten. Jakoś tak wyszło, że potem na studiach nikt to nie grał. Właśnie tam dużo osób zaczynało grać, a u mnie się ten skończyło. Więc nie, pewnie coś dużo się zmieniło, nie? Pewnie kurde, już nie grają wszyscy w tego, w D&D i tak dalej, nie? Znaczy, w Polsce tak naprawdę D&D nigdy nie było aż tak bardzo popularne. Był okres, kiedy było popularne i to było tak w latach 2004-2010, kiedy ISA wydawała D&D w Polsce trzecią edycję i to miało bardzo ładne nakłady, to miało nakłady w kategorii 10 tysięcy sztuk i to się sprzedało na pniu, tak, więc to miało jakąś popularność i na pewno masa ludzi ma gdzieś tam w domach te podręczniki jeszcze, że nawet nie wiem, Demnak grywał kiedyś filmik, w którym pokazywał swoją wiedzę bezużyteczną w kilogramach w podręcznikach do D&D, więc to, ludzie to mają, ktoś tam kiedyś to grał. Tak naprawdę w Polsce zawsze grało się w Warhammera i to tak, dalej żyje, tak, dalej tak, ludzie tak. Grają w Warhammera. Natomiast ja jestem graczem, który jest niszowy i ta niszowość polega na tym, że nie lubię grać w gry, które są popularne. Przynajmniej w Polsce, bo tak jakoś wychodzi. Zawsze jest jakoś coś, co mi nie pasuje w tych najbardziej popularnych grach. Znajduję jakieś dziwne, ofowe rzeczy i tak znalazłem właśnie Star Treka, którego będziemy dzisiaj grać.
Moim drugim graczem jest Filip, znany jako Enablart, który jest odpowiedzialny za ten wspaniały, piękny layout, który widzicie, jeśli jesteście u mnie na kanale, jeśli jesteście u Wącia, tego nie widzicie, bo Wąci jest leniwy. Ja powtórzę, idźcie do diabła, mówię całkiem szczerze. To jest ten, u mnie jest dziadostwo i nie będziecie mieć zupełnie przyjemności z oglądania. Znaczy, u Wącia będziecie widzieć nasze twarze, na moim kanale będziemy starać się pokazywać poza twarzami rzuty, będziemy pokazywać karty postaci w dzisiejszej sesji i będziemy starali się jakoś to po prostu ogarnąć, żeby to było bardziej interaktywne. No jak będziemy grali już samą sesję, tak samo na moim kanale, za śmieszne kanały punktu, właśnie muszę wyłączyć przerzut. Za śmieszne, chyba śmieszne punkty kanału. Kanały punktu. Śmieszne punkty kanału. Tak, za śmieszne punkty kanału będzie można kupować bonusy bądź utrudnienia dla graczy i będziemy starać się jakoś w ten sposób bawić, balansować, żeby to dało wam jakąś dodatkową interaktywność i jakąś zabawę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie mam żadnego pojęcia. Co, dobra, to może przejdźmy do rzeczy. Tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj parę razy, będziemy grali w Star Trek Adventures. I jest to system osadzony w uniwersum Star Treka, jeśli można się bardzo łatwo domyślić. Mam nadzieję, że wszyscy znają uniwersum Star Treka, prawda? Czy z uczestników, tak? Okay. Tak, nie, no czat jak nie zna uniwersum Star Treka, to nie będę robił na nich wprowadzenia chyba. Myślę, że obejrzenie tych 10 sezonów Star Trek Next Generation, obejrzenie Deep Space Nine, to jest taki dobry wstęp. Lekki próg wejścia. Nie będziemy nigdy oczywiście jakoś specjalnie mocno tego kombinować. Nie będziemy trzymać się aż tak bardzo realiów. Będziemy się trzymać realiów, ale nie będziemy bardzo poprawni. W sensie będą na pewno rozjazdy z normalnym z uniwersum, które znacie, które ludzie znają z seriali, z filmów. Bo to jest gra i to ma sprawiać przyjemność nam i w jakiś sposób, jeśli ktoś nie będzie pamiętał akurat dokładnie, że ta planeta w tym układzie, w tym kwadrancie jest dokładnie, tak się nazywa, więc no. Nikt nie wie takich rzeczy, tak czy inaczej, umówmy się. Ja się boję, że ktoś wie i będzie się bulwersował na czacie, ale czekam na tych ludzi. Tak, dlatego ten disclaimer, tak? Ale wiesz co, sorry, mogę cię jeszcze wciąć? Mi się wydaje, że głównym obecnie... A propos właśnie osoby, której wymieniłeś, promotorem Star Treka w Polsce jest teraz Dem, bo chyba nic innego się nie dzieje. Tak, nie? Tak, jak najbardziej. Więc zaraz można zostać drugim promotorem Star Treka. Tak, dobra, chwileczkę. Okej, dobra, to przejdźmy może do wyjaśnienia podstaw mechaniki. Mechanika w tej grze jest banalna i turboprosta. Rzucamy K20, w zasadzie dwoma K20 albo więcej. Żeby wyrzucić sukces, trzeba na tej K20 wyrzucić wartość mniejszą lub równą wartości umiejętności plus cechy, czyli atrybutu plus dyscypliny, tak? Jak masz tą kartę w rolu wspaniałą, macie, widzicie też wykład, więc są umiejętności, atrybuty kontrola, fitness, czyli bardziej taka sprawność fizyczna, presence, czyli prezencja, ogłada, tak? Odpowiednik dodatkowej charyzmy, tak naprawdę. Tak, odpowiednik dodatkowej charyzmy. Daring, czyli brawura. Insight, czyli, glosariusz, intuicja, bardziej w ten sposób. I reason, czyli rozsądek. I to są główne atrybuty. One się wyrażają w wartości od 7 do... Tam tak naprawdę jest 12. Więcej niż 12. Ale 12, na start postaci mogą mieć maksymalnie 12. I są dyscypliny, które dzielą się tak naprawdę na specyficzne zadania na statku, czyli command, czyli rozkazywanie, tak? Nie pamiętam, jak się to dokładnie tłumaczy. Security, dowodzenie? Czyli bezpieczeństwo. A. I tak naprawdę to jest atrybut odpowiedzialny za walkę. Science, czyli nauka. Con, czyli pilotowanie. Engineering, czyli inżyniera. I medycyna, czyli medycyna. Do tego macie jeszcze... focuses, czyli wasze specjalizacje jakieś, które nie są połączone w żaden sposób z żadną dyscypliną Gwiezdnej Floty. Po prostu macie jakąś konkretną dyscyplinę, znaczy macie jakąś konkretną specjalizację, na przykład historia albo astronawigację.
I kiedy jest to test związany z astronawigacją, wtedy macie łatwiej bądź lepiej. Jeśli będziecie korzystać z tego fokusu, tak? Z tego, z tej specjalizacji. Już skupiłem to, oczywiście zapomniałem dokładnie. Fokus. Ja mam taki otwarty podręcznik, więc spoko, zaglądam do niego cały czas. Gdzie to napisali? Oczywiście nie napisali tego tak prosto. Podręcznik jest napisany z dupy pod tym kątem, że jest wszystko rozrzucone. Tak, jest śmieszny. No, dodam, że też już zacząłem się zagłębiać w niego. Ale jest bardzo ładny. Bardzo ładny jest. Kurde. Tak, podręcznik ma bardzo piękne grafiki. I jest to piękne. Ty, Filip, pamiętasz, co robiła ten fokus dokładnie? Bo już zapomniałem oczywiście w tym momencie, a... Nie, jestem absolutnie skonfundowany fokusem w tym momencie, ale jak chcesz, mogę spróbować ci go znaleźć na szybko, bo jestem gdzieś w tych okolicach. Tak, znaczy ja go znalazłem, tylko chyba, że nie ten znalazłem, nie w tym momencie. To jest przy tworzeniu postaci, ja nie piszę, jak go używać. To jest no, ten problem. To zabawnie. Okej, okay, mam. Już chwileczkę, przepraszam na tą małą zjazdę. Oczywiście na podręcznik zacząłem czytać parę dni temu tak naprawdę, kiedy zdecydowaliśmy się dzwonić, że będziemy grali akurat to. Pop, hard, cross, focus, which is category, special, specific training, bla, bla, bla. Okej, ale jak on działa? Boże, jasne. O! Dzwonek do drzwi? Tak, to nie dzwonek do drzwi. I moja żona? Okej, moja żona może otworzyć, więc spoko. A, bo to kurier pewnie przyjechał. Tak, więc spoko. Dobra, gdzie ten fokus? Boże, jasne, przepraszam. Przygotowanie 2 na 10. Polecam siebie jako mistrza gry. Nie, to wiesz, chillowy klimat, tak? Bo to dodajmy, że to jest niekomercyjna sesja, tak? Bo u mnie przeważnie jakieś ostatnie patologie komercyjne. Nie? Luzik, w sensie tak zajebiście. Tak, komercyjność tej sesji polega na tym, że... Nie na nim polega. Możesz włączyć reklamę u siebie, masz partnera. Tak? Nie partnera, tylko affiliate'a. Okej. Okay. Towarzysza. To się nazywa towarzysz. No, to jest ładna nazwa. Czy jak będziemy robić wczoraj, to może, żeby nie stracili ludzie niczego, wiesz, więc spoko, nie? Nie będziemy puszczać agresywnych reklam w trakcie jakiejkolwiek rzeczy. Głośniej Makułę. Makuła jest u mnie cicho? Nie, Makuła po prostu się odsunął od mikrofonu. Ba. Mogę się teraz... Wiesz co, a może ty sobie ustaw głośność moją, żeby było okej? Okay? Mogę dać się głośniej oczywiście, ale... Ba. Podniosłem cię, powiedz coś jeszcze raz. Baba? Faktycznie nie jesteś dość cicho. A, okej. Okay. Ba. Podniosę cię jeszcze trochę na Discordzie. Baba. Musiałem no, skonfigurować. Ba, la, ta. Okej, okay, jest teraz dobrze. Okej. Okej, okay, dobra. Podobno, sorry, że tak jest technicznych rzeczy, bo z tego co rozumiem, to wszyscy mówią, że ten, że chyba jest, na łączach jest problem, bo to jest ten sam mikrofon, gdzie mówię u siebie i ciebie chyba dociera w gorszej jakości. To jest chyba wina Discorda. Nie, bo jak gadaliśmy... tak, jak ja byłem u ciebie na ty też źle brzmiałeś, no. I to nie była strasznie, też twoja wina, ani czyja. Ogarnąłem to w końcu i Discord trochę powinien brzmieć lepiej po drugiej stronie, ale no... Ale nie, jest teraz, jeśli chodzi o głośność, jest okej, okay, wiesz? Okay, jest teraz okej. Okay. Powinieneś być okej, okay. Jak nie będziemy się przekrzykiwać, to będzie spoko. Okej, okay, dobra. Fokus. Czekajcie, szybkie szukanie w podręczniku. Trudność. Aha, jeśli jest fokus, w momencie, w którym rzucamy, jeśli na kości wypadnie mniej, czy tyle samo lub mniej, odnośnie, tyle samo lub mniej, wartość taka sama lub mniejsza jak dyscyplina, która była użyta podczas testu, każda kość się liczy wtedy jako po dwa sukcesy na raz jeden. A, już dobra, już go mam. Jeżeli mamy fokus, po prostu liczymy podwójnie sukcesy na każdej kości. Nie. Muszę to wytłumaczyć jeszcze raz, takim dokładniej. Tak, jak mamy, masz na przykład, rzucamy test kontroli i inżynierii, tak?
Target number na to na zdanie jest 18 na kości, żeby mieć sukces. Musisz wyrzucić powiedzmy 3 sukcesy, rzucasz dwoma kośćmi tam 20-siennymi. Te dwie kości 20-ścienne nie mogą w absolutnie w żaden sposób tego wyrzucić, więc masz oczywiście tam inne opcje, ale załóżmy, że masz fokus. Masz fokus, który jest w momencie naprawiania silników, akurat naprawiasz silnik. Jeśli uważasz tego fokusu, jeśli wypadnie na kości 6 lub mniej, wtedy będziesz miał 2 sukcesy. Dobra, mi się wydaje, że to nic się nie stanie, jak to wyjdzie. Wites, wiem, rozumiem. Jak to wyjdzie w praktyce, to też będzie mógł zrozumieć, nie? Tak. Vandelf, nie jestem w stanie z tym nic poradzić, to jest rol i to jest niestety tak zaprogramowane, nie jestem w stanie zmienić jakości karty graficznej, nie karty graficznej, karty postaci. Karty graficznej też w sumie w biegu, więc ojciec nadal za cicho mówią, Boże jasny. Ja nic nie mówię, ktoś, hej, ja nic nie mówię, tak? Ludzik, tak? Dlatego może. No, podgłośniłem znowu na chwilę i zobaczymy, no. Jak będzie jakiś problem. Inżynierom dźwięku z czatu tak średnio bym wierzył, ale okej. Okay. Znaczy, ja widzę na OBS-ie faktycznie, że ledwo wchodzisz na żółty. A kurde, ten. To niedobrze, bo u mnie w moim świecie niby jest z kolei. Znaczy, mi się wydaje, że to są problemy na łączach. Chcę zobaczyć, czy mi coś niepowłączane mam na słynnym Discordzie. Tak, na emulu. Boże. Nie no, oczywiście to myślę, że. Jak mówisz bezpośrednio blisko mikrofonu, to jest ok, jak mówisz od niego dalej, jest źle, czyli po prostu problem jest tylko i wyłącznie w głośności twojej, a nie będziesz cały czas tak przy mikrofonie, nie? Dobra, będę się nachylał. Okej. To nie twój problem. Nie, to nie problem. Dobra, więc mamy ten fokus. Okej. Tak, co tam jeszcze jest dalej? Dodatkowo mamy oczywiście specjalne traity dla każdej postaci. Które mogą wpływać na poziom trudności testu, mogą go obniżyć, mogą go podwyżyć, mogą dać dodatkową kostkę. Tak samo są talenty, które takie rzeczy robią. To wszystko gdzieś tam na tej karcie jest. Tu są talenty, traity są tutaj, ok. Tak, mamy co jeszcze? No przede wszystkim mamy takie trzy rzeczy. Determinacja, zagrożenie, momentum. I to są trzy rzeczy, które mają wpływ też na sesję, na testy. Momentum i zagrożenie to są dwie pule, tak naprawdę jakoś są współgrające. Tam gdzieś teoretycznie pisało, że ona jest wspólna, muszę to doczytać dokładnie, ale w każdym razie, żeby rzucić więcej niż dwoma kośćmi K20, które dostacie na starcie, możecie wydać punkt zagrożenia albo momentum. Znaczy w zasadzie punkt zagrożenia dodać albo wydać punkt momentum. Bo punkt zagrożenia mogę później ja wykorzystać dla swoich postaci, żeby dać im dodatkowe kości, a punkt momentum, wy musicie wydać punkty momentum, żeby dodać dodatkową kostkę. I żeby kupić jedną dodatkową kostkę trzeba K20, może kupić jedną dodatkową kostkę trzeba jeden punkt momentum, żeby dwie trzeba wydać kolejne dwa i żeby kupić trzy trzeba wydać kolejne trzy punkciki. Więc i maksymalnie jest 3, nawet widać to na karcie, maksymalnie można mieć 6 punktów momentum, więc więcej niż 3 kości do jednego testu nie kupicie. Punkty momentum zdobywa się tak naprawdę za jakieś wspaniałe akcje, za udane, za nadmiarowe sukcesy w teście, za tego typu rzeczy. Natomiast punkty zagrożenia możecie zdecydować, że po prostu chcecie podnieść zagrożenie i dokładacie ten punkcik zagrożeniu i wtedy dostajecie te dodatkowe kostki, w zależności ile ten punktów chcecie. Kosztuje dokładnie tak sam. 1 za 1, 2 za 3 i 3 za 6. Ja później te punkty zagrożenia mogę ładnie wydać, żeby moje postacie miały dodatkowe kości. Bo w tym systemie ja też rzucam kośćmi. Zawsze się z tego śmiałem, bo ostatnio grałem w gry, w których mistrz gry w ogóle nie rzuca. Teraz determinacja. Na każdej sesji zaczyna się każdą sesję z jednym punktem determinacji i maksymalnie możecie mieć ich 3 oczywiście. I żeby zyskać punkty determinacji, to jest powiązane z waszymi wartościami, które macie tam przypisane do postaci. I kiedy użyjesz tej determinacji,
każda ta kostka od razu jest jedynką, czyli liczy się jako dwa sukcesy. Dobra, no to jest takie podstawa mechaniki. Myślę, że zaczynam już trochę zarządzać czat. Niech się uczą. Jedno pytanie mam do ciebie w takim razie. No. Jak wydaje punkt determinacji, to jest już dodanie kości, czy muszę... Tak, dodajesz kość i od razu jest jedynką. Okej, dobra, dlatego że przez chwilę myślałem, że muszę wydać momentum, albo muszę zwiększyć poziom zagrożenia, czyli threat, żeby otrzymać kolejną kość i jeszcze wydać determinację, żeby automatycznie ustalić wynik tej kości na jeden. Nie, to by było pojebane. Dobra, czyli mamy trzy pule, z których możemy korzystać do tego, żeby dodawać sobie kości, dzięki czemu mamy większą szansę na sukces. Tak, dokładnie. I no dobra, to są takie podstawowe mechaniki tak naprawdę. Jeśli chodzi o obrażenia, tak naprawdę muszę tego dodać, muszę je skumać. Tam się rzuca kośćmi momentum. Co jest fajne na karcie postaci, jak macie ją otwartą przed sobą. Tutaj obok atrybutów po prawej jest coś, co się nazywa Dice Roller. I to jest miejsce, w którym będziemy rzucać kośćmi. Będziemy można ustawić jak najbardziej poziom trudności testu, ile kości i tym podobne, nie? Więc to jest fajne. O, rzuciłem kością przez przypadek, fajnie. No. Ale przynajmniej już wiem, jak to działa. Czekaj, i tutaj to daje dodatkowe kości. Tak, rolling free dice, challenge dice, okej. Ale coś tutaj nie działa do końca. A nie, działa, dobra. Mhm. Okej. Czasami się buguje. Tylko to jest challenge dice, nie wiem, dobra, zobaczymy, jak to będzie. Jaki jest tutaj wzór na to. Dobra, mam teraz... Powinno podejrzeć wzór rzucania tego, jest strasznie skomplikowany. Tak, bo to są hooki do karty, nie? Makra, no. To makra to są i tyle. Ech, czat od wązia jest 10 na 10. Albo 2 na 10. Wszystko się stało? Wszystko okej? Nie, spoko. Nic się złego nie dzieje jeszcze. Okej, dobra, co my tam jeszcze mamy do powiedzenia? Dobra, może przejdźmy faktycznie do zaczęcia tworzyć postacie. Więc co, przejdźmy do tworzenia postaci. Jeśli macie przed sobą podręcznik, to otwórzcie go na stronie... 136, tak? Setnej. Setnej? A co jest na 136? 100, na stronie 100. Okej. I pierwszą rzeczą, którą wybierzemy, to jest kwestia waszej rasy. Oh yeah. I do wyboru macie oczywiście standardowe rasy Star Trekowe, czyli Andorianie, Bajoranie, Betazoidzi, Denobulanie, Ludzie, Telarytowie, Trylowie i Wolkanie. Klingonów nie ma i paru innych rzeczy nie ma. Jakby ktoś bardzo chciał czymś takim zagrać, to chyba nie teraz, jak jeszcze nie znam gry. Ale tak podstawowe rasy są, więc to jest pierwsza rzecz, którą musicie wybrać. Proszę powiedzcie mi, co wybraliście, bo to dalej powoduje rozwój postaci. O, oh, wow. Okej, dobra. Ja zastanawiałem się, kim chcę grać w zasadzie i pomyślałem, że granie wulkanem byłoby super, ale boję się tego, że to by jest mega nudna postać, bo ona jest stricte taka mocno logiczna, więc nie jestem pewien, czy to jest dobra opcja teraz. Zresztą i to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że tutaj musimy ustalić to w tym konkretnie momencie. Wądziu, kto jest kapitanem? Ty. Bo jeżeli mam być kapitanem, nie. To nie biorę wulkana, bo to będzie naprawdę nudne. Nie, absolutnie. Ja będę szczęśliwy, jak nie będę kapitanem. Jak to jest okej, to... Okej. Mówię serio. Biorę... Trzeci gracz, który może być kapitanem? Trzeci będzie w przyszłym sesji, nie? Tak. Tak, trzeci będzie w przyszłej sesji. Teraz niestety nie mógł z nami do nas dołączyć, tak jak mówiłem, jest chory, więc... On był w Polsce swoją drogą? Tak, Borg jest w Polsce. Borg mieszka w Wrocławiu. Dobra. Okay. Ma bardzo fajne muzeum starych komputerów w Wrocławiu. Jakby ktoś kiedyś był, polecam. Przykładałem swoją rękę, dlatego chwalę. Jasne. Pomagałem składać im stojaczki, kurde, z plexi na konsolę. Jakie wiesz, wycinasz plexi, a potem sklejasz jakimś głupim klejem, żeby to się trzymało. Kapitan, jak nie będzie nikt z graczy, to będzie NPC-em, co byłoby trochę głupie. Mówię, jak coś, Borg może być kapitanem, tylko Borg się nie zdefiniował, czy on by w ogóle chciał być kapitanem, czy nie. No więc właśnie. Dobra, to ja biorę...
Biorę Trilla. Trilla, tak? Mhm. Dobrze. A ty, Wąziu? Kim byś chciał? Ja chciałem być człowiekiem, ale to nie jest jakoś źle postrzegane przez was. Nie. Nie, nie, nie. Okay. To nawet dobra. Spoko. Nawet uważam, że to prościej, jeśli dawno nie grałeś w RPGi, tak. Czujesz się z tym po prostu dziwnie, że miałby się wcielać, nie wiem, w starego wulkanina, który wygląda jak elf i jest logiczny. No tak. Aż do bólu. To prawda. Właśnie powiedz mi, może ty wiesz, czy da się w OBS-ie wyłączyć na tych głupich, kurde, wszystkich przechowywaniach Discorda, żeby nie łapał, kurwa, myszki na panie okna? My to wkurwia. A, czekaj, czekaj, na przechwytywaniu okna, żeby nie łapał myszki? Ja mam jest takie coś, jak klikniesz na właściwość tego okienka, capture cursor. Jak masz... Nie mam tego właśnie. Mam Windows capture automatic. Ale korzystasz z Windows Capture? Tak. I masz najnowszą wersję? Tak, no come on. Kurde, masz tam pola Window, Capture Method znaczy, i jak Window. Jak łapię grę, to nie ma problemu, tak? Jak łapię inne rzeczy, tak, ale łapię okno i to konkretnie z Discorda, to nie mam w ogóle opcji wyłączenia tego. A jak zeskrolujesz w dół, nie masz tam, właśnie tam jest Client Area i Capture Cursor. Więc nie mam pojęcia, dlaczego tego nie masz. Też nie wiem. Dobra, będę się martwił tym później. Okej. Okay. Okej, okay, sorry. Się później. Nie, spoko, będzie po prostu śmiesznie miała myszka czasami po twarzy Filipa i innych. Ja to przeżywałem u siebie, tak. Okej, okay, dobra. No to co? Wpisuj to w karcie postaci, Wąziu. Powiedz mi, karta postaci jest na rolu? Rolu, tak, na rolu 20. Dobra. I teraz tak, aha, bo w sumie nie wytłumaczę tego, dobra. Tak, właśnie, ja nie jestem rolowy. Okay. No jasne, masz pierwszą zakładkę u góry, jak jest czat, nie? Masz zakładkę czat, później jest zakładka z... Nie, ty będziesz miał chyba od razu, będziesz miał zakładkę z kartami postaci drugą. Jest tak, czat, journal, jukebox, collection. Journal. W journal masz characters i powinien być character z Wąziu. Dobra, okej, okay, ekstra. Tak jest. Jak sobie to klikniesz, tam jest najpierw bio info, a potem jest character sheet. Okej, dobra, zajebiste. Okay, czyli spoko. Kupa postaci. Mhm. Świetnie. Filip, pokierowałem właśnie. Super. Dziękuję bardzo. Ogarnął się, no wiesz, to jest inteligentny człowiek. Czasami tylko udaje innego. To dobra, wyjdzie dopiero po tak atrybutach, a na razie... Dobra. Dobra, czyli tak, dostaliśmy człowieka. Człowiek dostaje na start plus jeden do trzech wybranych atrybutów. I teraz tak, ja muszę ci coś zresetować, bo tutaj zrobiłem zmiany. To jest 7 i 1. Wszystkie atrybuty macie na start na 7, wszystkie dyscypliny macie na start na 1. Więc dostajesz plus jeden do trzech wybranych atrybutów, tak? Dobrze to widzę? Tak, wybierz trzy atrybuty i daj jeden do każdego. A ty wziąłeś się Trilla, tak? Filipie? Tak, i wygenerowałem już sobie dla niego imię nawet. Okej, okay, dobra, a twoje atrybuty to jest plus jeden do kontroli, plus jeden do prezencji, plus jeden do reason. Okej, okay, czyli to jest jeden do kontroli, jeden do prezencji i jeden do reason. Okej? Okay? Okej, okay, Wąziu, jeśli masz problemy, to pytanie, co będziesz chciał grać? Jaką będziesz chciał grać częścią załogi? Kim będziesz chciał być? Bardzo dobre pytanie. Jak to wyglądało tam, jeśli można o przedstawienie poprosić? Jak to wyglądało na statku? Znaczy generalnie podział, jeśli chodzi o załogę, jest podział tak naprawdę na... Czekaj, podręcznik pod tym akurat jest spoko, bo... Ma dokładnie rozpisane wszystko. Tak, ma dokładnie rozpisane role, tylko muszę je znaleźć. To jest kariera? Nie. Career events, finishing touches... Znaczy tak, mamy kapitana, potrzebujemy kogoś na pewno od końców, czyli kogoś, kto będzie pilotem, potrzebujemy kogoś od engineering, potrzebujemy medyka, potrzebujemy security. Przecież security to zdecydowanie rola żeńska w tej uniwersum. No nie wiem, Worf był facetem. To z nawiązania jakieś? Original Series, tak? A, okej, okay, dobra.
A w Star Treku Next Generation jeszcze była ta Yar, tak? A tak, też była od Security. Była lieutenant Yar, która umarła dlatego, że dotknęła kałuży. W ogóle po prostu. Najbardziej bezużyteczna śmierć ever. Ja myślę, że ona po prostu jako aktorka w którymś momencie stwierdziła, że chce więcej kasy i chciała renegocjować kontakt, oni się nie zgodzili i zabili ją w 15 minut w kolejnym odcinku. I to się skończyła się zabawa. Zwąziu, co byś chciał? Kim byś chciał być? Konstos typowy pilot, w sensie obsługa... Konto jest typowy pilot jak najbardziej. Na której to jest stronie w ogóle? Właśnie nie mogę tego znaleźć, przepraszam. Od której zaczynają się opisy? Spoko. Nie przejmuj się, ja właśnie mam ten problem. Jeśli chodzi o rolę, czy o co? Mówiłeś rolę statku, tak. Rolę na statku. Próbuję właśnie je znaleźć. Okej, dobra. Czyli nie tylko ja mam ten problem. Żeby nie było. Nie, ten podręcznik jest bardzo... Znaczy on jest spoko, bo jest taki, wiesz, jako styl ma spoko, ale praktyczność trochę przez to traci, nie? Znaczy, to się czyta jak broszurę indeks. Federacji. Jest, tak, jest ale... indeks. Więc jak jest indeks, to powinno być coś w tym stylu. Conroe 287. To chyba nie jest to. Contalents. Ja pamiętam, że to widziałem, teraz nie mogę tego znaleźć. Najgorsze, nie? Następnym razem dopiszę po prostu dokładnie, co gdzie jest, ale... Ty korzystasz też z cyfrowej wersji, czy masz papierową? Ty masz papierówkę, nie? Mam papierową, ale korzystam z PDF-a, bo jest wygodniej. Jest dość duży i ma 300 stron, tak? Ponad... To prawda. Też już tego szukam. Trzy osoby szukają w podręczniku, którą widzieli. Każdy ją widział już kiedyś. I nikt nie pamięta, gdzie ona była. To jest dobre. To jest w stylu starych, dobrych czasów, jak się odkrywało stare podręczniki do D&D i tak dalej. Tak. To samo. Kurde, no to gdzieś powinno być w kreacji postaci, nie? No bo... Tak, bo generalnie no, jest podział na pewno na command track, operations track i science track, nie? W tworzeniu postaci. Dobra, widzę. Co 104 strona zaczyna się, jest con, tak? Tak. Medicine, to science. Czy jest przed. Jest przed, tak, ten kolejność jest dziwna. Mi się to science podoba. Bo ty Filip kim będziesz, jeśli wolno zapytać? Kapitanem, jak? Tak? Aha, dobra, okej. No tak, ja jestem kapitanem, więc jeżeli chodzi o mój life path i to jak wychodzi, to ja wybierałem kierunek oficerski, a jest jeszcze kierunek tam engineering, science, chyba medical i tyle, nie? Z takich kierunków rozwoju postaci w sensie akademickim i one potem pozwalają ci wybrać odpowiednią rolę na wesel, na statku. Więc ja skończyłem oficerski kurs, to jestem oficerem i kapitanem. Okej, czyli ja skończę science i... Tak, i podejrzewam, że po science, tak na logikę, to powinieneś mieć takie rzeczy, które powinny cię interesować. To pewnie byłoby coś na zasadzie, że byłbyś inżynierem, jak Scotty, nie? Coś takiego. On jak robi Kona, to on robi pilota, on bardziej robi tego, Jordiego, tak? Tak, coś jak Jordi, no. Dobra, ale zróbmy tę ścieżkę science. I to się wpisuje jako... To bo to jeszcze nie jest assignment. W karcie postaci? Tak. W karcie w postaci to jest kwestia tego też... Ja się zastanawiam właśnie na tym, ponieważ ja mam bardzo łatwo, bo ja w rank wpisuję captain i wszystko mnie nie interesuje już na tym etapie, nie? No nie, to nie. Nie. Kapitan to nie jest twoja ranga. God damn it. To, że mówią do ciebie kapitan, bo jesteś kapitanem statku, nie oznacza, że masz rangę kapitana. No i zaraz mi da ensign i mogę się pocałować, okej. Okay. Nie no, wiesz, to jeszcze jest dalej, dobra. W każdym razie jesteśmy przy tym, wydaliśmy atrybuty. Bądź wie, że będzie chciał robić con, tak? Czyli tak naprawdę... Science. Ile rzeczy... Może być science? Halo, słuchaj mnie? Tak. Może być science, tak, science. Może dobra. Być science. Może być science jak najbardziej. W sumie właśnie, przecież kurde jesteśmy głupi. Dyscypliny to są podział na statku.
Tak. Jesteśmy debilami. To jest podział zadania statku, to jest dokładnie dyscypliny. Command, Security, Science, Con, Engineering, Medicine. Więc wydaje mi się, że faktycznie jeśli chodzi o taką postać, tutaj bardzo ważny będzie Insight, Reason. Ale tak naprawdę też jest gra, w której żadna z cech i dyscyplin nie jest przypisana do konkretnego testu. Jeśli podchodzimy do testu i ty mi powiesz, że chcesz do niego podejść na przykład poprzez kontrolę i medycynę, tak? Bo tak to ci się podoba, tak ci wydaje, że tak byłoby sensowne, to tłumacz mi, dlaczego uważasz, że tak to podchodzisz i ja powiem OK, albo jednak nie. Ale zawsze możesz uznać, że właśnie w tym sytuacji, w tej sytuacji jest, według siebie to jest dobre podejście do tego, nie? I to jeśli będzie pasowało, a ja raczej jestem mistrzem gry, który stara się nie być jakąś turbo upierdliwą bułą, ani jesiennogawędowcem, to będziemy z tym szli. Muszę, to i tak jest, od was zależy, co chcecie zrobić. Dobra, to mamy to, później macie trade. I teraz tak, człowiek ma trade, człowiek. Który polega na tym, że jesteś, adaptują się łatwo, mają ambicje, są, no po prostu wszystkie zachowania typowo ludzkie, tak? Są reckless and stubborn. Boże, brakuje mi słów na takie proste rzeczy. Są potrudne polskie słowa. Ja też nie pamiętam, jak to. Rozumiem się po angielsku. Stubborn to jest uparty, tak. A reckless to był ten, Boże, nieodważny, tylko głupi, tak? Trochę tak. W sensie, no. Próbuję znaleźć. Wiesz co, ja to po prostu wpiszę w translator i tyle. No. Tak, ja zacząłem zrobić coś, glosariusz, ale... Lekkomyślny jest. No. Tak. Tak, to są takie typowe ten, więc trade, tutaj masz trade'a tam niżej pod assignment and environment. Pisujesz sobie trade człowiek, a ty jako tryl masz trade'a tryl. Juhu. Który są odporni na... Boże, pasożyty? Bo jednego już mają. Tak. Dokładnie, więc generalnie, no tutaj masz to opisane dokładnie, sprawdziłeś to prawdopodobnie już, więc nie będzie tego tłumaczył. Tak, tak, sprawdziłem. Tylko, że z trillem numer polega na tym, że mogę mieć tylko jednego traita z dwóch, które są tam wymienione, jeżeli dobrze pamiętam. Talent. Talent, sorry. Ale talent teraz nie dostajesz. No to nie dostanę. Bo teraz tutaj piszę, dostajesz dostęp do następnych talentów. Okej. Okay. Mhm, tak, więc generalnie możesz grać człowiekiem, który nie ma tych podstawowych, bazowych talentów. No i tak naprawdę jeśli chodzi o podstawy lasy, to jest tyle. Teraz przejdźmy do kroku drugiego. Environment, czyli planeta, na jakiej się wychowaliście. Mhm. Okej. Okay. Albo nie planeta. Możecie pochodzić z rodzimej planety swojej rasy. Możecie pochodzić z jakiejś busy colony, czyli zapracowanej kolonii. Z wyizolowanej kolonii. Albo z, Boże, frontier, z kontroli kolonii granicznej. Z statku albo bazy gwiezdnej. Albo z planety innego gatunku. Ja jakby sobie, jeśli można, to by była planeta rodzinna rasy. Okej, okay, czyli jest kapitan, czy tam, inżynier wąziu z Ziemi. Okej. Okay. I teraz tak, w tym momencie, jako że pochodzisz z planety rodzinnej, dostajesz wartość jakąś. Jaka wartość, jakie wartości wyznaje twoja postać z tego powodu, że pochodzisz z Ziemi? Gdzie to się wpisuje, sorry? Values to są wartości. Values jest pod dyscyplinami. Okej, okay, widzę, dobra. Mhm. Musisz wrzucać jakąś wartość, która przyświeca twojej postaci. Ona będzie potrzebna do tego, żeby zdobyć tą determinację. Okej, okay. I co to może być? Tak, to jest kwestia... Tak. Kwestia ciebie. Tutaj teoretycznie są przykłady chyba jakieś. No właśnie, jeśli można. To jest jak wartość charakteru, nie? Czyli na czym ci zależy. Czekaj, musimy się cofnąć do values wcześniej chyba, bo w tym miejscu dokładnie nie ma. Tam były przykłady chyba, nie? Czyli w tym miejscu akurat nie ma przykładów wartości, żeby było zabawniej, ale wcześniej były przykłady wartości jak najbardziej. Ja muszę to znaleźć.
Values. Okej, tutaj piszę, jak masz problemy, to możemy zostać je puste, a wartości przyjdą z czasem, jak będziesz po prostu grał, utworzył swoją postać. W sumie to jest nawet dobre podejście, bo tak, jak tak dawno nie grałeś, to w twoim wypadku to może być faktycznie łatwiej. Okej, to moja postać w tej sytuacji... Rozumiem, że nawet jak grałem, to nie wymiatałem. Czyli będziesz nabierał wartości na podstawie przygód, które dopiero odbędziesz, nie? To ma sens. Czy ja sobie mogę w kartę wpisać pomocniczą, żeby będę nabierał wartości, żeby wiedzieć... Czy to bardziej dla tak, napisz sobie, będziemy spisali ile tego. Tych wartości jest trochę więcej chyba się zdobywa niż jedną podczas tworzenia postaci, więc będziesz trzeba zapisać, ile ich dokładnie musisz ten. A ty, panie Filipie? Ja nie mam pojęcia tak naprawdę z jakiego environmentu chcę pochodzić, więc ja po prostu na szybko rzucę sobie kością K6. Okej. Okay. Roll D6. I wyskoczyła mi wartość numer 3, a wartość numer 3 to jest Isolated Colony. Mhm. Busy Colony, Isolated Colony. Aha, właśnie, Wąziu, ty jako, że jesteś z Homeworldu, dostajesz... Okej. Plus 3 do wybranych przez ciebie atrybutów, bo jesteś człowiekiem. Mogę sobie jeszcze dodać, tak? Tak. Dla ścieżki naukowej, co tam było najsensowniejsze? To tak jak powiedziałem, tak naprawdę trzeba pamiętać o jednej. Na początku tworzenia postaci, żadna wartość atrybutu nie może przekroczyć 12. Ale poza tym dowolnie. To tak naprawdę jest wszystko bez znaczenia. Dajmy tego insighta. Jeszcze dostaniesz w dyscyplinie, dostaniesz i wybierasz 3, więc tak naprawdę możesz sobie w sumie to podnosić wszystkie te 3, które podniosłeś o jeden. Czyli czekaj, do 3 dostałem 3 jeszcze, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie, do 3 dostałeś 1. Aha, to muszę powiedzieć. Do jednej dostałem 3. Tak powiedziałeś. Tak, powiedziałem źle, przepraszam. Okej. Okay. Tutaj dokładnie napisane: choose one of three attributes that character species improves. Increase one of those attributes by one. Czyli wybierasz jeden z tych trzech początkowych i podnosisz go o jeden. Okej, okay, damy insight jeszcze plus 3. Czyli z 8 na 11. O jeden. O jeden, czyli wybierasz trzy atrybuty i każdy z nich podnosi jeden. Jeden z trzech atrybutów, które podnosiłeś na początku i podnosi go jeden. Mhm. Okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay, tak. Okay. Dobra, tak jest. Wording bardzo trudna rzecz. Okej, okay. Dodatkowo masz dyscyplinę, wybierasz Command Security albo Science i podnosisz to o jeden. No to Science o jeden, tak? To domyślnie. No, tak mi się wydawało, ale trzeba było to powiedzieć głośno. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Filip, ty byłeś na etapie swojej kolonii zizolowanej. Tak jest. Miałeś jeden do Reason albo Insightu, tak? Co już wpisałeś pewnie? Pewnie nie. Zastanawiam się, czy chcę bardziej Reason, czy bardziej Insight i wydaje mi się, że wybiorę Insight. Okej. Okay. Więc dodaję sobie jeden do Insightu. Bardzo, bardzo dziwna postać wyjdzie, powiem ci stary, to będzie zabawnie. Kolejna rzecz, która mnie interesuje, to jest discipline i to jest wybierz jedno z inżynieria, nauka albo medycyna i zwiększ tą dyscyplinę o jeden. I wybieram medycynę. Okej. Okay. Natomiast tam jest value, które muszę również wpisać. Tak, jak właśnie sam problem z Owoziu, to możesz poczekać z tym. Wiesz co, to jest, nie wiem jak opisać ten value, ale generalnie rzecz biorąc, wartość, która będzie przyświecała tej postaci, to jest to, że on wyszedł z zamkniętej kolonii i będzie chciał poznawać wszystkie inne gatunki i im pomagać w sensie takim bardzo społecznym. Okay. Więc stąd wziąłem na przykład Insight i Medicine. To jest koleś, który jest taki... Żyłem całe życie w małej, zamkniętej kolonii, a teraz wypierdzielam z tego pipiduwa i lecę w wielki świat po to, żeby razem z wielką, wspaniałą cywilizacją odkrywać wszechświat. Z wielkim naciskiem wielka, wspaniała cywilizacja. On jest taki trochę happy-go-lucky, podejrzewam. Tak sobie go mniej więcej wyobrażam. I będzie miał duże poczucie odpowiedzialności względem swojej załogi. Okej. Okay. Tylko nie wiem, jak to opisać teraz, kurwa, w trzech słowach. To jest najzabawniejsze.
No, rozumiem. To zastanów się nad tym, to nie problem. Więc tak, dobra, to przejdźmy dalej. To był environment, teraz upbringing, czyli wychowanie. Okej, jakie tam są opcje? Tak, i wychowanie jest bardzo proste. Znowu macie 6 opcji. Zostaliście wychowani przez Gwiezdną Flotę, Business or Trade, Agricultural or Rural, czyli wiejskie albo miejskie, tak? Science and Technology, Artistic and Creative i Diplomacy and Politics. I tutaj to ma już dość wpływ spory na waszą postać. To jest tak naprawdę kierunek już, który powinien coś tam bardziej, jeśli chcecie manczkinować swoją postać, to tutaj trzeba spojrzeć dokładnie, co daje. I to jest na której stronie? To jest na stronie 114. Dzięki. Jest, widzę. I tutaj wybieramy już też talent i podejrzewam, że to zostawimy sobie na później, bo talentów jest dużo. I też pojawiają się kolejne talenty związane tak naprawdę z waszą specjalizacją, swoją waszą rolą na pokładzie. Więc teoretycznie jeszcze nie wybraliśmy, a też wybraliśmy ją, ale no, to zobaczymy jeszcze, nie? Przepraszam, skoro takie... mam pytanie techniczne. Ty korzystasz z tej wersji podręcznika do druku, czy tej czarnej, że tak za przeproszeniem powiem? Tej czarnej. Aha, bo którym się stronie zgadzają, na 114 mam. A czy... A nie, dobra, widzę, ale dobra. Z podręcznika, a nie z PDF-a. Aha. PDF okay. Liczy jeszcze okładkę pewnie i jakieś tam inne pierdolce jako stronę. Okej. Okay. Czyli dodaj sobie z dwie, trzy strony jeszcze. Dobra, okej, okay, zgadza się, mam to, widzę. Dobra, dobra. Hmm. Okej, okay, więc tak, no pochodzenie z... Znaczy wychowanie Starfleet daje ci dwa do kontroli i jeden do fitnessu. To znaczy jest decyzja, że możesz zaakceptować bądź... Znaczy akceptować bądź nie akceptować swojego pochodzenia i te wychowania. I to jest też zmienia, więc to jest bardzo skomplikowane trochę już tutaj. Więc... Powiem chyba na łatwiznę, chyba że ktoś chce być rebeliantem. Nie. Czy wąziom mógłby być, to taki człowiek rebelia. Taki. Ale mówisz teraz o upbringing? Jest rebelia? Przepraszam, bo nie widzę tego. Upbringing, wychowanie, tak. Jak masz no. Wychowanie, no. Masz tak naprawdę wybór, czy akceptowałeś swoje wychowanie, czy się przeciwko niemu buntowałeś. Jezu, brzmi zajebiście, i... tak? Że artystyczne i kreatywne. I się, jak to działa? Że wybieram jedno i się buntuję? Tak? Czy... Znaczy, wybierasz sobie i wybierasz, czy byłeś, czy akceptowałeś to wychowanie, czy nie. I po prostu to ma wpływ na statystyki, jakie dostaniesz. Świetne. Wybierzmy, więc wybiorę tak. Artistic and creative i damy rebelię przeciwko temu. I daję ci daring 1 i fitness 2. Okej. Okay. Nice. Dziękuję. Aha. I... Fokus. Teraz możesz wybrać jeden fokus. Czyli naukę, którą cię uczyli. Jako, że jesteś kreatywny i artystyczny, to musi być coś z tym związanego. Na przykład botanika, cultural studies, holoprogramming, lingwistyka. Przepraszam, gdzie jest lista tych? Jak jesteś na... Artistic and Times opis, tak? Tak, jest dyscyplinę fokus i później przykładowe fokusy są napisane niżej, jakie mogą być. Już sekundkę. Nie jest talent, ale tak powiedziałem, to przejdziemy sobie później. Zapiszmy tylko, że masz jeden talent. Filip, a ty? Jakie wychowanie? Diplomacy and politics. Diplomacy and politics, okej. Okay. Tak. Generalnie rzecz biorąc, bohater był wychowywany w duchu określonego nurtu dyplomatyczno-politycznego na zamkniętej planecie. I tutaj mam wybór jednego z dwojga, albo zaakceptował ten światopogląd i jest jego częścią, albo się przeciwko niemu burzył i był rebeliantem. Mhm. Więc ja wybieram, że on tak naprawdę w swoim światopoglądzie był rebeliantem przeciwko polityce izolacjonistycznej swojej, że tak powiem, planety, na której był, tak? Mhm. Więc był zamknięty w VIP, znaczy w bardzo dalekiej kolonii i teraz generalnie rzecz biorąc uciekł do Federacji, żeby zobaczyć wielki, wspaniały świat, nie? Więc dodaję jeden do fitness i dwa do reason. Okej. Okay. I tak samo jeszcze dyscyplina i fokus.
Daj mi sekundę, już sprawdzam. Jeden do fitness. A i właśnie, jeszcze tutaj nie zauważyłem. Wąziu. Ty miałeś creative, tak? Ten. Tak. Artistic creative. Możesz sobie podnieść o jeden albo command, albo engineering, albo science. Ciekawe, co wybierzesz. Dajmy engineering jeden plus. Engineering? Czemu nie? Będzie, tam mam. Są te niskie. Chociaż kurczę, nie, dobra, bez dwa, sensu, dobra. Bez sensu. Dobra, damy science 3. Okej. Okay. Wracając tylko do mnie, żeby to skończyć. Disciplines and focus, czyli dyscypliny i foka i fokusy. Mam powiedziane, że mogę zwiększyć jedno. Albo command, albo con, albo security. Więc zwiększę command o jeden. Pyk. I do tego kolejna rzecz, która jest napisana dalej. The character's focus should relate to the character's preferred way of applying their skills. Examples include composure, debate, diplomacy, espionage, interrogation, law, philosophy and Starfleet control. Protocol. Starfleet protocol. To jest trudne. Jak rozumiem, mogę wybrać jedno z nich jako swój fokus. Tak. Będzie później jeszcze więcej ich, więc spoko, nie przejmuj się. To jest naprawdę trudne. Ale myślę, że na początek wybiera filozofię. Dlatego, że to jest naprawdę. O Boże. To jest naprawdę dziwna umiejętność, która wiąże się z tym, że ten koleś był młodym gnojkiem i tak naprawdę nie posiada bardzo praktycznej wiedzy, bo pochodzi z totalnego wygwizdowa. A on najprawdopodobniej dużo filozofował o wielkim świecie, jak w tym wielkim świecie nie był. Więc jest trochę filozofem. I to jest jego focus. Dużo mu się wydaje na tym etapie, nie? Okej, okay. I tak samo Wąziu, ty już znalazłeś to? Właśnie nie. Właśnie jestem. To są disciplines and focuses, tak? O tym mówimy. Tak, dokładnie. I to jest tak naprawdę drugi akapit w tym. Tam masz przykłady fokusu, jakie możesz wziąć. Czeka, botanika. Musisz mi powiedzieć stronę niestety. Właśnie nie mogę jej znaleźć totalnie. 115 w podręczniku. 115 w podręczniku. Czekaj, bo ja mam wyłączone oczywiście w te wszystkie, kurde, gdzie się włączało w nawigacja strony, nie. Wyłączyłem sobie w tym, w Adobe Readerze ten normalny panel i nie wiem, jaka to jest strona w PDF-a, tak naprawdę. Mam tak, zaczniemy od, to wynika z czego? Environment mamy zaliczone, tak, bo tam widzę, są jakieś, znalazłem na końcu, w końcu te. Upbringing. Okej, okay. Upbringing jest następne. Ja wybrałem z tego, co pamiętam, ten artistic nieszczęsny. And creative. Tak. I na końcu tego powinny być gdzieś listy tego, co z tego to wynika, tak? Bo właśnie tego nie mogłem dotrzeć. Tak, tam jest lista twoich przykładowych fokusów, tak? Przykładowych specjalizacji twojej postaci. Musisz wybrać sobie jedną specjalizację twojej postaci. Nie mogę tego znaleźć, Jezu. Sorry, przepraszam, system. Czekaj, ja ci może zrobię screenshota. Command, engineering or science, tak? Nie, bo to jest tylko zwiększa jeden z trzech tych, tak. To się zgadza, to przy tym jesteśmy. I teraz masz kolejny akapit. Tak. The character focus. Dobra, botanika, dobra. Cultural studies, holoprogram, dobra, przepraszam, okej, okay, to jest to. Już ci zrobiłem screenshota. Spoko, spoko. Dostaniesz go. Kurde, dajmy, skoro działa w ten sposób, dajmy psychology. O. Okej. Okay. Jest filozof i psycholog. Ciekawe kombo. Ja pierniczę. To było jako... Tak, będziemy latać na misje dyplomatyczne, stary. Będzie odjazd. To jest jako focus, tak? Przepraszam, żebyś nie pomylił. Tak, tak, to jest focus, okay. I wpisujesz to w focus. I tam było psychology i coś jeszcze? Nie, tylko tyle. Dobra. Nie, tylko jedno. Wybierasz jedno, okay. Na razie. Dobra. Okej.